tym roku reżyser poprosił Okujawiaka na 37 zespołów. 25 przygotowało własne choreografii. To nie było obowiązkowe. I te zespoły wspólnie to wykonały. Nie dało się 25 razem w trzech turach, bo hala rzeszowska, znana nam z piłki siatkowej, to ta sama hala. Podzielił na trzy tury. Dzisiaj my chcemy też to samo pokazać. Zespół Politechniki się też specjalnie nauczył tego Kujawiaka i chcemy razem Państwu go zaprezentować. Ciekawością tego Kujawiaka jest to, że zespoły są w strojach z kraju zamieszkania. Wśród nich był także zespół indiański, w strojach indiańskich tańczył Kujawiaka. To był cudowny obraz. Mam nadzieję, że i Państwo go teraz też zobaczycie. Zapraszamy do Kujawiaka. Zapraszamy zespół Perła też do Kujawiaka. I jeszcze mała informacja. Tuż po Kujawiaku usłyszycie Państwo jeden z hitów festiwalowych. Piosenka trochę z przypadku, trochę z potrzeby. Ale potrzeba Państwu dwa małe wyjaśnienia, abyście Państwo zrozumieli dobrze tą pieśń. Festiwal odbywa się raz na 3 lata, w lipcu. To jedna rzecz. A druga, od samego początku, od 1969 roku, młodzi członkowie zespołów z całego świata byli z sercem goszczeni przez nas, przez Polskę. Dyrektor festiwalu, Czesław Świątoniowski, na niego oni mówili wujek, a znakomity choreograf Ignacy Wachowiak mówili na niego po prostu Igo. Kujawiak najpierw.